Rewolucja w leczeniu. Kanada. Naukowcy pracują nad antybiotykami roślinnymi. Kanadyjscy naukowcy wskazują na stare źródła nowych leków rośliny. Na Uniwersytecie Lethbridge College w Albercie zidentyfikowano pierwsze roślinne antybiotyki. Obecnie choroby zakaźne są coraz bardziej odporne na leczenie tradycyjnymi antybiotykami. Dr Sophie Kernais, prowadząca badania w Lethbridge College w prowincji Alberta, rozpoczęła 5 lat temu pracę nad roślinami występującymi w tej prowincji i możliwościami pozyskania z nich nowych antybiotyków. Zespół Antibiotic Alberta Plant Project zebrał dotychczas kilkadziesiąt próbek roślin z 16 rodzin i zidentyfikował dwie pierwsze molekuły o właściwościach typowych dla antybiotyków. Antybiotyki znane od 1928 rok, gdy Alexander Fleming opracował penicylinę, to pochodne bakterii i grzybów. Uważamy, że to bardzo szczególne rośliny. Zarówno z powodu klimatu, ludzi, zwierząt, które je spożywają i jednocześnie zanieczyszczają środowisko, z powodu gleby, te rośliny muszą walczyć, by przetrwać. Z naszej dotychczasowej wiedzy wynika, że nikt nie badał tych roślin pod kątem ich właściwości jako antybiotyków, sądzimy więc, że mamy szansę na znalezienie molekuł jedynych w swoim rodzaju, mówiła cytowana w komunikacie uczelni dr Kernais, podkreślając rolę różnorodnych czynników, które wpływają na wytworzenie specjalnych właściwości roślin, ich wykorzystanie w tradycyjnej medycynie. Badaczka zwróciła też uwagę, że duże firmy farmaceutyczne nie prowadzą tego typu badań, ponieważ nie przekładają się one na duże zyski z inwestycji. W minionych dziesięcioleciach opracowano bardzo niewiele nowych antybiotyków, chociaż zapotrzebowanie na nie wzrosło i więcej bakterii i stało się opornych na istniejące metody leczenia. Pandemia COVID-19 zwiększyła zapotrzebowanie, ponieważ antybiotyki są stosowane w leczeniu pacjentów, co prowadzi do presji na rynek, a w tym samym czasie eksperci starają się utrzymać możliwość stosowania istniejących molekuł, podkreślono w komunikacie Lethbridge College, jednego z najszybciej rozwijających się naukowych ośrodków badawczych w Kanadzie. Uczelnia wskazuje też na ryzyko wynikające z faktu, że antybiotyki są stosowane nie tylko jako lek, ale też dodawane niekiedy do żywności i kosmetyków. 546 roślin o zastosowaniu leczniczym. Dwa lata temu magazyn dla farmerów The Western Producer, opisując pierwsze rezultaty badań zespołu Kernais, wskazywał, że zidentyfikowano rośliny o właściwościach zwalczających zakażenia bakteriami gronkowca złocistego i Acinetobactera. Badaczka nie wskazała wówczas, o jaką roślinę chodzi, ale podkreśliła, że jest ona pospolicie spotykana w Albercie. W artykule z 2012 roku, napisanym przez czworo naukowców z Uniwersytetu Quebecu, zajmujących się roślinami wykorzystywanymi tradycyjnie przez rdzennych mieszkańców terenów leśnych północno-zachodniej Kanady, wymieniono 546 roślin o zastosowaniu leczniczym. To dane zgromadzone na podstawie analizy wcześniejszych publikacji i raportów. Rośliny te były stosowane w leczeniu 28 chorób i typów chorób, głównie chorób przewodu pokarmowego, a w następnej kolejności schorzeń mięśniowo-szkieletowych. Podstawowymi roślinami leczniczymi były zioła, w następnej kolejności – krzewy. Wiedzy medycznej rdzennych mieszkańców tajgi zachodniej Kanady naukowcy nie poświęcali dotąd zbyt wiele uwagi. Napisano w artykule „Tradycyjne zastosowanie roślin leczniczych w kanadyjskiej tajdze. Przegląd i perspektywy”, opublikowanym w Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. Nie dzielą się swoją wiedzą medyczną. Jednym z powodów, dla których rdzenni mieszkańcy Kanady nie dzielą się swoją wiedzą medyczną, są obawy, że mogłaby zostać ukradziona przez szukające zysku firmy farmaceutyczne, które nie chcą uznać roli lokalnych społeczności i nie chcą zaoferować im stosownej kompensaty, szczególnie, że ochrona prawna jest niewystarczająca. W artykule zwrócono przy tym uwagę, że od 70 do 80%. ludzi na świecie polega na lekach roślinnych, a kanadyjski rynek roślin leczniczych rośnie co roku o 15%. Według Światowej Organizacji Zdrowia w ciągu najbliższych 30 lat z powodu braku nowych antybiotyków co roku może umierać 10 milionów osób,